Witam przedstawicieli wnioskodawców, wszystkich radnych, gości, mass media i internautów. Szanowni Państwo, proponuję przystąpić do uroczystości. Akt nadania tytułu honorowego obywatela miasta Legnicy. Informuję szanownych zebranych, że Rada Miejska Legnicy uchwałą nr 30/366/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku przyznała tytuł honorowego obywatela miasta Legnicy w roku 2021 panu Stanisławowi Obertańcowi. Serdecznie zapraszam na scenę pana Stanisława Obertańca, honorowego obywatela miasta Legnicy i zajęcie miejsca w fotelu. Jednocześnie proszę pana Zbigniewa Rogalskiego, przewodniczącego Komisji Kapituły i Statutu, o przedstawienie sylwetki i zasług pana Stanisława Obertańca. Proszę Państwa o składanie wszelkich gratulacji po zakończeniu naszej uroczystości. Przede wszystkim dziękuję wszystkim gościom, a także honorowego gościa tu witam. Pan Stanisław Obertaniec urodził się 1 kwietnia 1948 roku w Uleśu. Pochodzi z zasłużonej rodziny legnickich nauczycieli. Jego rodzice Maria i Władysław walczyli w szeregach Armii Krajowej. Stanisław Obertaniec należy do osób, które już w latach 60. XX wieku włączyły się do walki o przekształcenie Polski w kraj demokratyczny. Uczestniczył w wydarzeniach marca 1968, a w latach 70. był kurierem i kolporatorem nielegalnych wydawnictw. W latach 1980-81 był współzałożycielem i jednym z przywódców regionalnej NSZ Solidarności w Służbie Zdrowia. W związku z tą działalnością został internowany w latach 1981-82. Zwolniony z pracy, wielokrotnie represjonowany. Należał do czołówki podziemnego Solidarności Zagłębia Miedziałek. Jako senator pierwszej kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczył w procesie transformacji ustrojowej. Pracując w Komisji Polityki Społecznej i Zdrowotnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, również w III RP po zakończeniu kadencji w parlamencie był aktywny na polu społecznym. 18 grudnia 1991 roku powodzeniem uruchomił pierwszą w historii legnickiej radio nadający stały program lokalny. Założone przez niego decyzjalne Radio Plus Legnica do 1998 roku. Działające pod nazwą Radio L Legnica. To medium od 30 lat skupia uwagę na sprawach lokalnych, społecznych i religijnych. Na antenie tej bliskiej legniczaną stacji są omawiane przede wszystkim nasze lokalne sprawy. W roku 1988 współpracując z doktorem Pawłem Jurosem, doktor Dorotą Czudowską, uzyskując poparcie profesor Zofii Kuratowskiej, pozyskały dla Legnicy od Społecznej Fundacji Solidarność 400 tysięcy dolarów na zakup sprzętu medycznego dla projektowanej przez to środowisko placówkę medyczną nowego typu. W latach 1989-1998 Stanisław Obertaniec stał na czele Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej. Dzięki funduszom i wysiłkom wielu osób w 1992 powstało w Legnicy długo nie mającego swojego odpowiednika w naszym regionie i w Polsce najnowocześniejszą jednostką medyczną ukierunkowano na screening raka piersi.
Udzielono w niej pomoc tysiącom kobiet z Legnicy i Zagłębia Miedziowego. W roku 2003 Stanisław Bertaniec był współzałożycielem Fundacji Pawła Jurosa, który jest wiceprezesem. Fundacja prowadzi działalność społeczną. Nasz kandydat posiada 4 dzieci i 12 wnuków. Dziękuję bardzo za trochę opis charakterystyczny. Czy laureat zabierze głos? Zabierze. Nie jestem oswojony z mikrofonem, więc proszę wybaczyć. W czerwcu, w połowie czerwca miałem już śpiewać w chórach anielskich, ale powiedzieli mi, że nie odebrałem tej nagrody i muszę tu wracać, więc jestem. Nie ukrywam, że cieszy mnie ta nagroda, zwłaszcza dlatego, że nie było wokół niej kontrowersji, była jakaś zgodność. I to jest miłe, to znaczy, że wiele osób potrafiło się wznieść ponad bieżące jakieś podziały i zauważyć istotę mojej działalności. Także dziękuję wszystkim bardzo. Słuchałem uważnie tego, co Zbyszek Rogalski czytał. I kiedy się tu przygotowałem, myśląc o tym, co powiedzieć, pomyślałem, posłucham, czego nie będzie. No było prawie wszystko. Szczerze mówiąc, myślałem, ale to by wyszło za długo. O moich korzeniach, o moich rodzicach, nauczycielach, którzy też mieli wiejskie korzenie, przed wojną wychowywani w bardzo patriotycznych, religijnych rodzinach, gdzie była spójność taka w państwie, gdzie szkoła, harcerstwo, dom, kościół wychowywały młodzież dla pracy ojczyzny, dla ojczyzny, dla służby. I to się sprawdziło w czasie wojny. Byli jedni, ojciec i mama byli w Armii Krajowej. Potem się już nie ujawnili, bo może gdyby się ujawnili, nie mogliby być lekarzami, przepraszam, nauczycielami, a bardzo chcieli być nimi. Chcieli byli nauczycielami z powołania. W każdym razie o tym chciałem powiedzieć, bo naprawdę to, kim jestem, to są oni. W latach 80. spotkałem, kiedy
Miałem 32 lata, wiek Chrystusowy. W tym czasie spotkałem liczne grono ludzi, których inaczej bym nie poznał. Wszyscy byli mniej więcej w tym wieku. I jak potem, czy to w obozie internowania, czy w innych spotkaniach, poznaliśmy się, dowiedziałem, że mają bardzo podobne korzenie do mnie. Więc to wychowanie młodzieży przed wojną, które było przeniesione na to pokolenie i to pokolenie w roku 80. Było na tyle dojrzałe, żeby podejmować decyzje i na tyle nie stare, by podjąć ryzykowne decyzje. Właśnie dlatego, że mieli żony, właśnie dlatego, że mieli dzieci, postanowili dla nich rzucić coś na szale. No może nie chodziło tu o poświęcenie życia, ale wiem, dobrze wiem i nieraz mi zadano pytanie, czy pan się tak nie boi? Pan ma żonę i dzieci. Kilkudziesięciu tysiącom ludzi w Polsce takie pytanie zadawano. I to pokolenie właśnie, dzieci tych moich rodziców, symbolicznie mówię tu o gronie osób w całej Polsce, bo jak jestem jakby częścią większej całości, wzięło na swoje barki Solidarność. Nie będę mówił o Solidarności za dużo, bo było tam dużo wydarzeń, nie chodzi o martyrologię, dużo jest opowieści, takich obrazków, myślałem o nich, żeby wam je opowiedzieć. Byłoby ich ze 100, bardzo dużo to, ale pomyślałem, że może opowiem o jednym, bo też ostrzegano mnie, nie, proszę dużo nie mówić, krótko proszę mówić, bo tu ludzie zaczną wychodzić i tak dalej. Więc może powiem o tym, co... pominę parę rzeczy. Na przykład pominę to, jak wspólnie występiłem w imieniu Solidarności Służby Zdrowia. No widzicie, rozgaduję się już. O to, żeby Służbie Zdrowia przekazać Komitet Miejski Partii w Legnicy. Tam, gdzie teraz jestem nauczyciel szkoła franciszkańska, a my tam zrobiliśmy pogotowie ratunkowe. Kiedy to się udało? Dlaczego się udało? Bo miałem człowieka w środku. Sam bym tego nie zrobił, chociaż cała Solidarność stała za mną murą, ale mąż mojej koleżanki z Sanepidu był w środku bardzo mocnym człowiekiem i dzięki temu udało się. Wiele rzeczy by się nie udało, gdyby nie współdziałanie. Ciche czy po prostu jawne. To zawsze szczęśliwie miałem wokół siebie wspaniałych ludzi. To dobrze, jeszcze opowiem jedną rzecz. Wiem, że przedłużę, ale przepraszam. Jak się zakładało, bo ona dotyczy jednego człowieka, a jednocześnie jest przykładem, jak się zakładało Solidarność. Ponieważ ja założyłem ją, świadomie pominąłem cały okres lat 70., o którym tu było i moje rzucanie kamieniami we władzę ludową w wieku 10 lat w inspektora oświaty, który chciał zwolnić mego tatę, bo krzyża nie chciał zdjąć. Ale to jest bardzo długa historia. Powiem o czym. O jak się zakładało, jak poznałem pana, pewną osobę. Mianowicie założyłem pierwszy Solidarność w Legnicy, w Służbie Zdrowia. No i wszyscy chcieli, ale nikt się nie chciał wychylić, że to on to zrobi jeszcze w swojej przychodni. I na takiej zasadzie zapraszano mnie, bo ja już byłem ten, który się na tym zna. I między innymi zaproszono mnie do szpitala chirurgicznego, nie w Legnicy, w Złotoryi, bo był wtedy przeniesiony. I tam, no jak zwykle, takie zgromadzenie podobne jak tutaj, ja też podobnie jak tutaj. I powiedziałem swoje, podniosłem ducha, widać, że uśmiechy na twarzy. No ja mówię, ale tu jest kartka i proszę przyjść i się zapisywać do Solidarności. Cisza, bezruch, nikt się nie rusza. Nagle spod ściany z tyłu oderwał się rosły mężczyzna. Mazamaszystym krokiem podszedł do mnie, wziął długopis i się podpisał. Kiedy to zrobił, wszyscy poderwali się do podpisywania. Kim był ten mężczyzna? Był to sławny legnicki chirurg dr Paweł Juros. Przepraszam, że... Dziękuję. Przepraszam, czasem będzie mi się głos łamał, ale Paweł budzi we mnie takie uczucie, to była dozgonna przyjaźń potem. I moja prawa ręka w Solidarności. I
No i zawsze ktoś musiał się wychylić, żeby być tym pierwszym, wystawić się, prawda? Ale szczęśliwie wszędzie się to udawało i fala wyniosła mnie potem już nawet na szefa Solidarności w całym województwie dolnośląskim. Byłoby dużo takich różnych, nawet śmiesznych opowieści, ale je ominę. Powiem to, co trochę więcej czasu zajmie. Mianowicie, jak to było z tą Społeczną Fundacją Solidarność. Jak w sposób wcale nie taki prosty dostaliśmy te pieniądze do kasy dla nas na ten sprzęt. Mianowicie, ja w stanie wojennym, prócz tego, co robiłem tutaj, jeździłem regularnie do Gdańska na tak zwane krajówki Solidarności Służby Zdrowia. Poznałem tam wiele wspaniałych osób, Alinkę Pienkowską, żonę nieżyjącą już, jedną z tych, która zatrzymała stocznię razem z Anną Walentynowicz i żona Bogdana Borosewicza. Poznałem też profesor Zofię Kuratowską, hematologę, też bardzo mocno zanurzoną w opozycyjnych tych. Poznałem pana profesora Marka Edelmana, ostatniego dowódcę profesora Marka Edelmana, ostatniego dowódcę w powstaniu w getcie warszawskim. Zaprzyjaźniliśmy się i kiedyś Zofia Kurtowska mówiła mi, że jej marzeniem jest to, żeby kiedy Polska zrobi się jakaś chociaż trochę bardziej normalna, żeby zakładać w Polsce takie niezależne ośrodki diagnostyczne dla kobiet, w którym będą tak seryjnie, to znaczy przesiewowo badane kobiety. Głównie chodzi o nowotwory, rak piersi, raj krzyjki macicy. I zapamiętałem to sobie. Czas mijał, czas leciał, a nagle słyszę, że pieniądze, $1 milion Kongresu Amerykańskiego nie będą przeznaczone już na Solidarność, tylko Solidarność oczywiście przyjmie, ale założę fundację, która będzie ukierunkowana na służbę zdrowia. No i wtedy odskoczyła mi klapka w głowie, przypomniało mi się to, co Zosia do mnie mówiła, że chciałaby takie ośrodki uruchamiać. I poszedłem do mojej drugiej prawej ręki, przepraszam, pierwszą był Paweł Juros, do Doroty Czudowskiej, z którą też razem robiliśmy Komisję Zdrowia Solidarności w tym czasie. Pytałem, czy ona by nie napisała takiego projektu, tego typu ośrodka, a ja w Warszawie przedstawię to Zofii Kuratowskiej i być może będzie to pierwszy ośrodek taki w Legnicy, w Polsce, przepraszam. No i tak się stało. Dorota napisała, tam miała jakieś konsultacje z lekarzami, projekt napisała. No nie podobał się tamtym profesorom, bo tam prócz tych naszych przyjaciół było całe liczne grono profesorów, którzy bardzo chcieli te pieniądze do swoich klinik przyciągnąć, a nie dla Legnic, prawda? Wtedy to 5,5 miliona dolarów czy milion dolarów to było strasznie dużo pieniędzy, chyba się orientujecie. Więc jeszcze raz projekt poprawiany był. No został przyjęty, ale z dużymi oporami. Co to jest ta Legnica? Przecież Legnica nie jest ośrodkiem akademickim, nie ma tak klin. Dla kogo? Co ty? $500,000, bo tyle wystąpiłem, żeby tyle im pieniędzy dawać. No ale siła Marka Edelmana i Zofii Kuratowskiej przebicie było tak duże, że ustąpili. A więc wspaniale, cieszymy się, zakładamy komitet budowy ośrodka diagnostyki onkologicznej, szukamy lokalu. Nie mamy gdzie tego uruchomić. Pewnego dnia dostaję tajemniczy telefon. Pan się nie przedstawia, ale mówi tak: proszę pana, wiem, że szukacie lokalu. Proszę napisać do Urzędu Miasta pismo o sprzedanie wam budynku po Armii Radzieckiej na ulicy Armii Czerwonej 4, obecnie Andersa 4. On jest zrujnowany, tam podpalony jest dach od spodu, ale da się to zrobić i proszę złożyć wniosek. Zrobiłem to. Po tygodniu, czy na trochę więcej, przyjechał ktoś z fundacji z Warszawy i kupił to za jakieś skromne 5000 zł. Trudno teraz to przeliczyć, bo ta inflacja była. Cena raczej symboliczna. A więc mamy decyzję fundacji, mamy lokal prawie, więc się cieszymy. No ale radość była trochę przedwczesna. Odbieram telefon, dzwoni Zofia Kuratowska i mówi: no niestety mam dla ciebie taką sobie wiadomość, bo profesorowie znów się zbuntowali i odebrali Legnicę te pieniądze. Niestety nie ma nic z tego. Ja mówię, no
No trudno, no jak, trochę szkoda. No i ona mówi, ale spokojnie, ja lecę do Stanów, będę się widziała z Barbarą Piaseską-Johnson. To jest żona właściciela firmy Johnson & Johnson. Ja kojarzę tę firmę z tymi zasypkami dla niemowląt, takim pudrem. Natomiast to jest koncern światowy i robi nie tylko puder, ale robi kosmetyki, robi teraz szczepionki covidowe i tak dalej. Ja z nią porozmawiam, opowiem o was i zobaczymy, co będzie. Ja mówię, no, poczekamy. No i może po tygodniu dzwoni. No, wesoła, mówię, świetnie, opowiedziałam o was, Barbara przelała już $500,000 na fundację, ale to są pieniądze znaczone dla Legnicy. I Barbara chce do was przyjechać, bo mówi, to co opowiedziałam, jej się bardzo podobało, bo jeszcze w międzyczasie Zofia Kuracowska była u nas z takim małymi darami medycznymi za $60,000, wręczyliśmy to tym... szpitalowi chirurgicznemu, były takie niedostępne wówczas urządzenia. I także poznaliśmy się bliżej, widziała, jak tu Rosjanie krążą i tak dalej. No i no to jak już mamy ten, mamy drugi raz pieniądze nam przyznane, jesteśmy z Dorotą w Warszawie, załatwiamy sprawy, a Marek Edelman mówi, wiecie co, ja i tak nie wiem, co z tymi pieniędzmi będzie, bo z tymi profesorami to mam cały czas problemy. Szybko kupujcie sprzęt. Szybko kupujcie i kupujcie sprzęt najdroższy, jaki jest, żeby wam na długo służył. Najlepszy, jaki jest w tej chwili na rynku. I mówi, bo nie wiem, co będzie. No, to mi się przypomina, z tymi profesorami zawsze są problemy i nie zawsze trzeba ich słuchać. Kanclerz Bismarck powiedział kiedyś takie słowo, takie zdanie: Noch ein hundert Professoren Deutschland, du bist verloren. Jeszcze 100 profesorów i Niemcy będą zgubione. Widocznie miał z nimi takie problemy, jak my mieliśmy. No i wtedy, kiedy już ten sprzęt kupiliśmy, żeby uruchomić, uruchomiliśmy go tymczasowo w szpitalu, bo tam były boksy takie niewykorzystane, rentgenowskie, no i w zasadzie od tego już nam nikt nic nie mógł zabrać i tak ta opowieść moja się kończy. Dalej, że ośrodek jest, to wiecie, że radio jakie jest, każdy słyszy, więc tutaj nie ma co opowiadać Legniczanom o takich oczywistości. Może pochwalę się, że radio jest numer 2 w sieci, właściwie ex aequo z numer 1, niewielka różnica i tak było zawsze. Także słuchalność mamy ogromną, około 80, czasem do 100 tysięcy słuchaczy dziennie. No i staramy się godzić w tej formule lokalność z polityką, z muzyką, no z wszystkim, co może naszych słuchaczy interesować. No i staramy się bardzo. Można by jeszcze różnych rzeczy wiele opowiadać, ale myślę, że już koniec. Wystarczy tego. Dziękuję.